Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 20 odcinku z serii The Sims 3 Morski Sen. Przed Wami nowy członek rodziny. To jest Leia. Jeśli myśleliście, że to Lord, to poniekąd mieliście rację, bo to jest też berneński pies pasterski, czyli ta sama rasa, której właśnie jest Lord. No i obiecywałam Wam już dawno, dawno temu szczeniaczki i oczywiście obiecywałam naszym Hamptonom szczeniaczki, więc postanowiłam w końcu rozejrzeć, a właściwie Savanna postanowiła rozejrzeć się za nowym członkiem rodziny. Od dawna właśnie marzyli o szczeniaczkach, a z racji takiej, że Elsa właśnie tutaj będzie mieć za jeden dzień urodziny, to powiedzmy, że to jest pierwszy prezent na jej wejście w te nastoletnie życie. Także Elsunia dostała swojego własnego berneńczyka. Bardzo się zaprzyjaźniła właśnie z Lordem, więc rodzice postanowili właśnie powiększyć rodzinkę. Leia troszeczkę różni się od Lorda, ma właśnie taki bardziej ciemny pyszczek, więcej ma tutaj czarnego i ma więcej białego. Ma białą jedną łapkę przednią i więcej białego na brzuszku. I chyba tę łapkę ma też bardziej taką rudą. Zaraz Wam jeszcze Lorda pokażę. Lordzik. Lordzik, kobieta do Ciebie przyjechała. Stary, ale będziesz mieć zabawę. Słuchajcie, tak, myślę, że w kolejnym odcinku postaramy się właśnie o szczeniaczki, a dzisiaj skupimy się na tym, żeby oni się tutaj zaprzyjaźnili, przyjazne, trącią nosem. Zobacz, co tu się wydarzyło. Ja myślę, że wy wszyscy powinniście iść ją przywitać. Elsa jak wstanie, to też właśnie pójdzie do niego. Sawcia, ty też chodź, przywitaj tutaj naszą Leję. Będę mylić z Leila, bo zastanawiałam się, czy dać ci na imię Leila czy Leja, ale stwierdziłam, że w końcu będzie Leja. Ojejku, jaka rozszczekana, niczym nasz Lord. No dwa słodziaki, jakie cudowności. O tak, słuchajcie, jakie słodkości. O, nie polubiły się, no tak, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że Leja jest dumna. Twój zwierzak nie będzie z własnej woli kontaktował się z młodszymi zwierzakami. On jest starszy od Ciebie, Leja, to o co Ci chodzi? Twój zwierzak będzie z dumą ukrywał wszelkie swoje niepowodzenia. Twój kot będzie próbował się wyczyścić, zanim zacznie cuchnąć. Aha, bo to jest cecha też dla kotów, okej. Okay. Wiesz co, Leja, to weź Ty go najpierw wąchaj. O, czy Ty miałeś jakieś kwiaty w myślach? Tak, tutaj będą flirty. Zaciśnij więzy z nim. O, jakie słodkości. Ciekawa jestem, jak będą szczeniaczki wyglądać. Ajajajajaj. O! Pobrykajcie później sobie razem. O, będzie zabawa. Matko, jakie uszy stają. I ścigajcie się. No i Lord w końcu ma się z kim bawić. Tak, co prawda troszeczkę na starość. Ile tobie zostało? Tobie 37 dni. Wow. To jest faktycznie taka starość Lorda, bo jemu tylko 13 zostało. Jakie słodkości! No nie mogę, no po prostu nie mogę, jak na nich patrzę. O, jakie misiaki! O, ho, ho, ho. Ale to jest cudowne! Dobra, brykajcie sobie, Lord. Już koniec zabawy. Leja, a ty gdzie idziesz? Aha, dobra, wy się ścigacie, biegacie sobie tutaj. Dobra, to sobie biegajcie. Ja chciałam tak, żeby Savanna go przywitała, ale nie wiem w końcu, co Savanna. Ją, ale Savanna chyba w końcu poszła spać, tak? Tak, oczywiście. No to w takim razie, Elsa, jak ty wstałaś, wiesz co, to nie, 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 moja panno. Chodź tutaj, podejdź tutaj. Leja, ty też chodź tutaj, już się nie baw z Lordem. Ja wiem, wy się polubiliście, będziecie mieć dzieciaczki, ale myślę, że najpierw pora przywitać Twoją ulubioną Simeczkę w tym domu. Mam nadzieję, że będzie Twoją ulubioną Simeczką, że się właśnie tak zaprzyjaźnicie, chociaż to nigdy nie wiadomo. Możesz nie iść jeść, tylko tutaj poczekać. Usiądź sobie, zdrzemnij się tutaj przez chwilę. Leja zaraz przyjdzie, to się będziecie bawić. A ty młody, co ty robisz? Co ty odwalasz? Oglądaj telewizję. Wiesz co? Chodź sobie tutaj do komputera. Pograj sobie w... Graj w grę komputerową, graj w grę sportową, idź sobie pograć. A gdzie jest Leja? Leja, chodź. Gdzie ty jesteś, moja panno? Gdzieś ty pobiegła, Leja? Jak ty biegniesz? Girl, tam jest nasz dom. Nie, 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 nie. Proszę, co ty robisz? Idź tutaj. Okej, okay, nie wiem, dlaczego ona tak biegnie naokoło. Zapłaciłam jeszcze rachunki. Czy ją gdzieś przeteleportuję stąd, czy... Gdzie ty, Leja, idziesz?
Wróć do domu, Lejka. Aha, ale ja postanowiła, że sobie pójdzie na ławkę w parku i po prostu sobie na niej usiądzie w trakcie gradu. No dobra, wiecie co? Bo my jesteśmy w tej okolicy, w której powstał nasz domek właśnie. Tutaj przecież powstał domek dla Hamptonów. Tak, tylko oni jeszcze na niego nie zarobili, ale to jest ten domek, w którym oni zamieszkają. Słuchajcie, może Leja właśnie coś wyczuła. Dlaczego mi wcięło okna? Gdzie są moje okna? Tutaj mi pousuwało chyba okienka. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Dobra, ale nie będę wam spoilerować. W każdym razie to jest dom, do którego ich przeprowadzimy, jak już ich będzie na to stać. A ty, moja panno, wracaj do domu. Nie wiem, co ty odwalasz. To wiesz co? To ty idź zjedz, bo zanim ta twoja cudowna Leja wróci, to ty już 10 razy zdążysz zjeść. Zjedz kawałek ciasta. Wstałaś? Wstałaś. Idziesz sobie jeść. William sobie drzemie. A Savanna, czemu ty się bujasz? No girl, naprawdę? Nie masz nic lepszego do roboty. Idziesz za 4 godziny do pracy. Oczywiście, że masz lepsze rzeczy do roboty. Proszę iść sobie użyć, bo za chwilę będziesz właśnie szła do roboty. Później weź sobie prysznic. O, lordzik, jak się tutaj wysypia. Myślę, że jedno im powinno wystarczyć, to posłanie. Może później wstawimy gdzieś drugie. Leja, daleko jeszcze? No oczywiście, że daleko. No po co się tak biegło? Trzeba było się pilnować. A możesz to zebrać, czy ty nie możesz? Akurat nie możesz, no trudno. Dobra, a możesz tu kopać? Odkop. Za mało umiejętności łowiectwa. O, to lord by mógł sobie kopać. No dobra, to później. Ty, moja droga, jak się wykąpiesz, to możesz jeszcze iść spać, żebyś była wypoczęta przed pracą. A William, kupić domek na drzewie. Wiecie co? Moglibyśmy kupić im ten domek na drzewie. Ja bym chciała, żebyś jeszcze rzuciła zaklęcie. Wiesz co? Nie idź spać. Williama zaraz obudzimy. Podejść tutaj. Bo musisz rzucić na Williama zaklęcie łutu szczęścia, bo ostatnio zapomnieliśmy właśnie to zrobić. Jechać z nim po los na loterii, a ja chcę, żeby ona teraz właśnie rzuciła na niego to zaklęcie, rzuć czar, łutu szczęścia i może uda nam się coś wygrać, o ile zaklęcie rzuci dobrze. Miejmy nadzieję, że tak. No, Savanna, czaruj, czary, mary, z lodu, skwary, tak, nasze ulubione zaklęcie. Nie, 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 nie to. To ma być na szczęście. O, ups, odbiło się chyba. I poleciało na Savannę, czy nie? Tak, Savanna ma pecha. Świetnie, więc Savanka, a on też ma pecha? Nie, on nie ma. To w takim razie spróbuj jeszcze raz. Mówiłam, że to nie to zaklęcie. Trzeba było nie rzucać skwarami w Williama. Rzucaj. Czary mary, William będzie nosić skwary. Chyba coś nie pykło. Dobra, to jeszcze raz. No Savanna, może ci się w końcu uda. No i co? No proszę, świetnie, idealnie. Teraz się udało. Pięknie, tak? Jesteś szczęściarzem? Tak. Więc jeżeli już nam się udało, w ogóle jaka taka piękna woda teraz wszędzie. Nie wiem, czy ja wcześniej miałam jakiś problem z wodą, że miałam wszędzie tak ciemno, a teraz mam nagle tak jasno. Dobra, Savanna, nie Savanna, William, tak, William, chodź, jedziesz po los na loterii. Tylko gdzie tu był ten sklep? Jak gramy odwrotnie, to mi się wiecznie myli. Tu jest sklep i mój drogi, kupon na loterii. Leć, póki jeszcze jesteśmy, ewidentnie ja chyba wcześniej miałam coś zepsute z tą wodą, a może dlatego, że jest po prostu jeszcze bardzo wcześnie rano? Ale ona taka nigdy nie była turkusowa pięknie. No dobra, jedziemy. William, jedziesz do sklepu, kupujesz los na loterii. Miejmy nadzieję, że chyba, że dlatego, że jest lato, a jesienią była ciemniejsza. No nie, musimy zwrócić uwagę, jak będzie przy kolejnej jesieni. Później. Savanka, nie ma bujania się na fotelu. Proszę iść spać. Śpij sobie, żebyś była wypoczęta jeszcze przed lord. A ty? Ty śpisz. A Leja? Leja sobie zajadę. Oj, proszę. I nawet dwie miseczki się przydały. Widzicie? Dobrze, że właśnie wykorzystaliśmy, wzięliśmy sobie te dwie miseczki. Chodź tutaj, Elsa. Przyjdź na darmowe. A, bo ty masz mecz na stadionie. To idź na mecz. A my w takim razie zrobimy sobie tutaj jakieś interakcje. Opieka szczotkuj z Liamem. Liam,
Ja wiem, że to Elsy psiaczek głównie, Elsy prezent, ale ty też możesz się zająć, prawda? Leć, ty będziesz takim łobuziakiem, może ten psiak cię trochę wychowa, sprowadzi na dobrą drogę. Mam nadzieję, że nie będziesz dostawał kolejnych złych cech. O, słodziutko, uwielbiam jak właśnie simy szczotkują swoje psiaki, uwielbiam. I te psy później ich liżą po twarzy, to jest takie słodkie. Dobra, Leja będzie miała, będzie dość zadbana. Elsa, wstawaj, Elsa. Savana, wstawaj. Ostatnio cały czas w odcinku mówiłam na Elsę, na Savanę Elsa. Nie wiem, czy się staniesz geniuszem, raczej się nie stanie geniuszem, więc to ci mogę dać. Odwiedzić basen w okolicy. Na basen nie będziemy chyba mieli czasu, żebyś poszła. Ty, moja droga, poszłaś sobie właśnie zrobić ten darmowy mecz. Mówić. Olaf nie może zostać sam w domu, potrzebuje opiekunki. No to wezwijmy opiekunkę. Niedługo Elsa właśnie będzie już nastolatką, więc będzie troszeczkę łatwiej. No i nikt go nie wysiusiał, pięknie. A ty, William, wracaj do domu, jak już kupisz ten los na loterii. Mam nadzieję, że coś wygrasz, że się opłaca. Ojejku, jak biedny Olafik tutaj popłaczkowywuje sobie. Ojejku. Może ci opiekunka coś zmieni, pieluszkę na przykład. Ty odrobiłeś lekcję? Odrobiłeś, brawo Liam. Jak masz lekcje odrobione, to wiesz co? Ja bym ci dała, żebyś sobie użył. Później, żebyś sobie umył ręce, a później możesz sobie iść spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Graj sobie w szachy. Co nasze psiaki robią? Lord, ty jesteś głodny, masz słabo pęcherz. Wiesz co, chodź. To ja proponuję, żebyś najpierw poszedł sobie siusiać tutaj. Później sobie zjadł z miseczki. No i ty, moja panno, jak obejrzysz ten mecz, to też wracaj do domu. To się trochę z psiakami pobawisz. O, jak źle z kwiatkami! Nie starczyło nam czasu! Ujujujujuj! Wiesz co, to ty jak wrócisz, to podlej. I podlej też to, i podlej też to. I to możesz zebrać, bo to nam się zepsuje. Ja wiem, że to jest wszystko Savany, ale no cóż. A ty za ile masz urodziny, żebym ja zdążyła cię wszystkiego nauczyć? Za 4 dni, dobra. Ciekawa jestem właśnie, czy William cokolwiek dzisiaj wygra. No Will, bierz się za roślinki. Lordzik, a ty gdzie idziesz? Idziesz siusiu? Ej, Lord, miałeś się wysiusiać! Boj, siusiaj tutaj. Siusiaj. Czekajcie, żeby on mi się w domu nie zsikał. Tutaj siusiaj. Idziesz podlać? William? Tak, dobra, William idzie podlać to wszystko. Więc bardzo dobrze. No i słuchajcie, nie wiem, czy już w końcu powiedziałam, czy nie powiedziałam. Będziemy robić remont tej latarni. Przeprowadzimy tam naszą Elsę, więc myślę, że na live sobie właśnie zrobimy remoncik. Pięknie. Jakie ładne od razu roślinki się zrobiły. Nasza Savana, jak wróci, to tylko to sobie odchwaści. I on właśnie opanował podstawy umiejętności logika. Słuchajcie, jeśli, zapomniałam wam powiedzieć, jeśli Liam dostanie teraz kolejną negatywną cechę, to wysyłamy go do szkoły z internatem. Jeżeli natomiast dostanie cechę pozytywną, no to zostaje w domu, więc tak sobie postanowiłam, że sobie tutaj założymy taki warunek. Może będzie trochę ciekawiej, jak go wyślemy do szkoły właśnie z internatem. Może tam się czegoś ciekawego nauczy, rozwinie jakieś umiejętności. Zobaczymy. Miejscowa drużyna wygrała. Do tego mecz był darmowy. To doświadczenie wiele cię nauczyło. Poprawi twoje oceny w szkole. Cudownie. Leja, jak ty się czujesz? Ty się dobrze czujesz? Ty, moja droga, wracaj do domu. Ej, a ty miałaś... Jak tam swoją... Ej, nie. Sprzedaj to z przekonaniem, bo ty musisz awans dzisiaj dostać w końcu. Dziewczyno. Jest opiekunka jeszcze? Nie, nie ma. Ty jesteś bardzo śpiący. Nie, poczekaj. Nie idziesz. Nie. Wracaj. Tutaj. Czekasz, aż Liam Olaf zje. I jak Olaf zje, to go wsadzisz do kojca, bo Olaf jest bardzo śpiący. Tylko niech się naje. I czekamy na niego. O, telewizja gra. Wiecie co? Może wyłączymy ten telewizor, bo on będzie mi... Nie. Najpierw dziecko, później ty. Mój drogi. Możesz już go włożyć do kojca, bo on już się najadł dosyta. Niech on sobie teraz pośpi. Nasz słodziaczek.
A my może ciebie Żadnym. też położymy spać, bo ja wiem, ty jesteś wykończony. No dobra, no to pozwolę ci się trochę przespać. Idź sobie spać. Lord, ty pilnujesz tutaj wszystkiego. Bardzo dobrze, że pilnujesz. O, Leila! Leja, jak ty ładnie wykręcasz. Wykręcasz, wyglądasz. Pięknie, kochana. Pilnujesz przez okienko. Bardzo dobrze, bardzo mądra psinka. Dobra, a jak ty tam weszłaś w ogóle po tych schodach? No, proszę, właśnie tak weszła. Jak ona tutaj zwiedza, jaka jest ciekawska. Fajnie, będziesz mogła się zająć, Elsa, troszkę uczeniem jej. Znaleźć skałę. O, tak, chodź. Gdzież? Zostaw tą lalę, chodź tutaj, zajmij się wzmocnienie. Pochwal za to, że lubi przygody. Chodź tutaj, porób sobie jakieś interakcje. O, mamy dwa psiaczki, jak słodko, jak cudownie. Jak cudownie. O, Lord i Leja. Ależ cuda, moje dwa. I będziemy mieć szczeniaczki. O, świetnie. Dobra, idźcie dziewczyny się tutaj troszkę pointerakcjujcie. Uwielbiam moje słowotwórstwo, uczucia. Później możesz jej dać obwąchać dłoń. Później możesz jej jeszcze dać przysmak i mówić do niej. Troszeczkę sobie właśnie podbijecie te kontakty. A ty jak się czujesz? Ty się dobrze czujesz. I ty chciałbyś obwąchać. No dobra, to może ci dam. Lord, wiesz co? Korzystając z twoich... Lord, chyba kpisz. Nie, nie ma szans. Tutaj, proszę iść. Tu masz swojego żujka. Idź żuj. Idź sobie żuj żuja. A ty, Leja? Ty idziesz jeść sobie. Nie, strzec idziesz. Dobra, no to strzeż sobie. A to co, już koniec waszych interakcji? Nie, dziewczęta. Idź na spacer do... Idź sobie na spacerek z... Możecie iść do... Na basen. W sumie nie wiem, czy będziemy pływać, ale możesz się wybrać właśnie na basen. A, ojojojojoj, a nasz Liam... Chodź tu, Liam. Czekajcie, wiecie co? Wybierzemy się razem na spacer. Liam, Lord, nigdzie też nie idź. Liam, chodź tutaj. Weźmiemy dzieciaki na spacer z psami. Tylko niech on mi tu przyjdzie. I wybierzemy się może z nimi w to samo miejsce, żeby sobie razem szli. Psiaki, nigdzie nie idziecie, nie, nic nie gryziecie. Czekamy na Liama i wybieramy się na spacerek. Ty też, moja droga, nie baw się tym. O, tu ktoś przyszedł. Shop? Tak, shop przyszedł. Chodź, Liam, chodź, bo mi się tutaj psiaki rozłażą. Dobra, słuchajcie, udało się chyba. Idziemy na spacerek. Mam nadzieję, że się udało. Leja się cieszy. Lord też się cieszył. Psiaczki, idziemy, chodźcie. Jakie kochane rodzeństwo. Udało się w końcu, słuchajcie, zapiąć ich mniej więcej w tym samym czasie. To była po prostu katorga. No i cudownie, lecimy sobie na spacerek. Tylko coś nasza Elsa ma taką niezbyt tęgą minę. Nie wiem czemu. O, i Sawanka wróciła. Dzieciaczki idą z psami. O, ale słodko. Czemu wy macie takie miny poobrażane? Proszę bardzo, jaki cudowny weekendowy spacerek. Lordzik, a tobie co? Chodź, chodź. Chodź, Lordziu, chodź. O, Leja wącha. Kurczę, gdyby nie mina Liama, to zdjęcie byłoby po prostu idealne. No nie mogę przestać im robić fotek. Są tacy słodcy na tym spacerku. O, Liam, zmień tą twarz. Zmień twarz, Liam. Masz minę, jakby cię coś bolało. Albo piekło, albo jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że Liam w końcu zmieni tą skwaszoną minę. Ale on jest chyba niezadowolony taki, bo on jest głodny. I dlatego on ma taką twarz teraz. No, zdecydowanie, on jest głodny i dlatego jest taki niezadowolony. Ale może się właśnie troszeczkę rozerwą, jak pójdą razem na ten wspólny spacerek. No jak pięknie, no jak pięknie. O zachodzie słońca, słuchajcie, spacerują sobie. Podejrzewam, że wcześniej wrócimy, nie dojdziemy tam aż nad sam basen, ale... Jeszcze, jaki skwaszony, nie wierzę. Ale jeszcze sobie troszeczkę tutaj z nimi pochodzimy po okolicy, bo tu jest tak pięknie. Tylko ta mina Liama wszystko po prostu psuje, wszystko. I wy macie zaraz ten... no dobra, no to wrócimy, bo wy zaraz będziecie mieć szlaban, jak nie wrócicie. Lordzik, ty jakiś taki strachliwy.
Nie wiem czemu tak. Jakie niebo się tu w ogóle piękne zrobiło. Piękniusie. Lordzik też się zrobił śpiący. Tu już się coraz później robi. Uuu, i zimno, wiecie co? Dobra. To ja myślę, co tam w ogóle chodzi? Co tu chodzi? Co to jest? Shop, dobra. Że możemy się wrócić. No kawałek ich przespacerowaliście. Wracajcie do domciu. Elsa, ty też wracaj, bo to się ale nie, to nie tak miałam wam dać. To chyba trzeba kliknąć na nich i wtedy dać wróć do domu. Idź do domu i tutaj też z Leilą idź do domu, bo nie chcę, żebyście dostali szlaban. No już, koniec spaceru. Idziecie do domu. I ty też idź do domu, więc wracajcie w drugą stronę. Wiem, że jesteś głodny. Zaraz zjesz. Zaraz zjesz. Już idziecie do domku. Więc zapinajcie jeszcze raz psiaki i ruszamy w drugą stronkę. No, psianiu moje, kochane, psianie. Ty też zapinasz? Tak. O, świetliki tam latają. Świetliki tam latają, jak cudownie. Czy ty będziesz mieć... Idź za Simem, wróć do domu. Ups, będzie szlaban, będzie szlaban, będzie szlaban. To psiaki, chodźcie, wracajcie. No przecież daleko nie poszli. Sawana już nie krzycz na nich. A ty nawet śpisz, nie będziesz krzyczeć. Bardzo dobrze, to śpi. Śpi, moja droga. A jak się czuje Liam? Ktoś się zajmuje, nie Liam, Olaf. Olaf się czuje dobrze, ty sobie, no wiesz co, tak cały dzień spałeś? Ja nie sądziłam, że ty tak cały dzień prześpisz. Wstawaj i możesz zjeść ten tort? Tak, zjedz sobie to, bo to leży na stole. Ty, mój drogi, też jedz sobie resztki, kawałek ciasta. Elsa, czy ty się możesz czymś tu pobawić? Pobaw się domkiem dla lalek. Z psiakami już spędziliście trochę czasu. Ty jesteś bardzo zmęczona, to śpij sobie na tym, na kanapie możesz spać dzisiaj. Musimy wstawić właśnie jeszcze jedno posłanie, troszeczkę tutaj ten domek sobie przerobić. Ty idziesz zjeść, cudownie. Elsa poszła się bawić, ty poszedłeś też zjeść. Liam, Olaf się czuje dobrze, zawsze ich mylę, bo to nie, do niedawna jeszcze Liam był taki malutki. A teraz Liam jest już dzieckiem, jak ten czas leci, to ja nie mam pytań. No i co, nie masz gdzie usiąść? Właśnie, na fotel, bo Leia śpi. No nie, nawet się zmieścicie razem, bardzo dobrze. A ty idziesz spać sobie tutaj? No dobrze, no to idź. Leia, ojejku, jejku, jakie tutaj zabawy odchodzą. Cudownie, a właśnie, bo zaraz powinien być chyba wynik loterii. O której to przychodzi ten komunikat, czy on wygrał, czy nie? Powinno coś przyjść. No, mam nadzieję, że wygrałeś. Chociaż nie widzę nigdzie. Ej, żarty? Proszę to pozmywać po sobie. Nawet syn wie, że ma zmywać, tylko tobie jakoś się tak nie spieszy. Dobra, Leja, ty sobie możesz tutaj wypoczywać, spać. Ciebie. Aha, tu idziesz pozmywać. No dobra. To Liam, wiesz co, bo jest sobota. A ja myślałam, że jest niedziela, jest dopiero sobota. Prace domowe. Czy ty masz odrobione? Tak, odrobione masz. No, grzeczny chłopiec, idź sobie spać. Ty też już śpisz i śpisz w swoim łóżeczku. Bardzo dobrze. Liam, tobie trochę słabo z higieną. Wygląda na to, że Lord i Savannah naprawdę się lubią. Cudownie. Weź sobie prysznic. I Sawciu, wiesz co? Czy my mamy w piwnicy ten twoje? Nie, nie mamy, nie wstawiłam ci. Bo teraz, jak masz trochę czasu, dostałaś awans? No nie dostałaś, naprawdę. Dobra, jutro może dostaniesz. Jak tobie epicko źle idzie z tą karierą, wróżbita. Te dzieci, a teraz jakoś tak, no nie, też ci nie za dobrze idzie. Właśnie przez te dzieci, przez to, że była tyle na urlopie. To nie zdążyliśmy jej wbić wysoko poziomu kariery, no ale trudno. Za to tutaj William nadrabia. Mam nadzieję, że nadrabia. Siódmy poziom. No i niedługo będziesz mieć ósmy, tylko współpracowników musisz trochę sobie podciągnąć. Która jest północ, to już nie bardzo, żeby do niego dzwonić, prawda? A jakbyś poszedł zobaczyć, czy ktoś jest na czacie? Wejdź sobie na czat. Nie ma nikogo na czacie. To wiesz co, chodź do syna, weź Olafa, a ty nawet idziesz do niego, podrzucaj, no to możesz go sobie popodrzucać.
A jak go później podrzucisz, to będę chciała, żebyś go troszeczkę pouczył, jakąś tam czuję. No, możesz go posadzić na nocniczek. Może się troszkę nauczy. O, Olaf, nie grzeb w nosie, to jest obleśne. Nie grzebiemy. Tak, i w materacyk wytarł. Bardzo mądre dziecko. Podrzuć go sobie, jaki kochany tatuś. No, pięknie. I ucz go mówić. Proszę bardzo. Chociaż chciałam chyba, żebyś go posadził, ale dobra. Możesz go uczyć mówić. O, mucha mi chodzi po monitorze. Zawsze gdzieś jakieś muszki mi tutaj latają. Nie wiem dlaczego. Dobra, on niech go uczy mówić, a my się może tutaj spójrzmy na resztę rodzinki. Ty jesteś głodna, moja droga. Zaraz cię może obudzę, to sobie coś schrupiesz i trochę słabo z twoim niszczeniem, wiesz co? Więc wstanie, ja cię troszkę ogarnę, jak reszta śpi. Jedz sobie z miski, później możesz sobie rzuć, a później ci dam, żebyś się jeszcze raz przespała na kanapie. Leć sobie zjeść. I mój drogi, ty uczysz Savana odsypia. Ale Savanę też by mi się właśnie przydało wrzucić tam do piwnicy, żeby się trochę tymi eliksirami pozajmowała. I nie przyszedł komunikat, czy wygrali, czy nie wygrali, więc obstawiam, że nie wygrali, chyba że ja go pominęłam, ale raczej bym go nie pominęła. Złote, jaki wielki kamień. Dobra, to ty sobie zjedz. Lordik się czuje dość dobrze, ale też ma słabo z niszczeniem. To Lord, jak się wyśpisz, to zwolnisz później łóżko dla Lei, posłanko. Ale ja niech sobie teraz tutaj pochodzi, pobawi się, poszuka sobie różnych rzeczy. No i musimy im kupić budę, żeby mogli sobie właśnie postarać się o szczeniaczki, więc żuj sobie. A już ci dałam, żuj dobrze. O, jak cudownie Olaf umie mówić. W takim razie, skoro Olaf umie mówić, to ucz korzystać z toalety. Bo już mu troszkę bardziej spadło, więc idealnie, żeby go teraz posadzić na toaletę. Nie chcę, żeby dostał jakieś złe cechy, pocałować, to ci mogę dać i wyprowadzić. One były na spacerze, to nie potrzebują teraz. Ty, mój drogi, pogawędzić z Simem Olaf. Może później pogawędzisz. O, i on się prawie zaraz nauczy też siusiać, więc cudownie. Zostanie jeszcze trochę go pouczyć chodzenia. Myślę, że tak jeszcze z raz na nocniczku i on będzie nauczony. Sprawdzanie wieku, to wszystko od Enrasa. Och, Olaf umie już mówić. Następne zadanie. Olaf musi również nauczyć się trzymać guzioł na kłódkę. Oj, nauczył się siusiania z toalety. No cudowny dzień. Bardzo dobry dzień. To wiesz co? Idź go tutaj jeszcze poucz. Chodzić. O, ucz chodzić. Naprawdę żałuję, że nie zrobiliśmy tej ostatniej rzeczy chyba siusiania właśnie, czy chodzenia z Liamem, bo on nie dostałby pewnie wtedy tej cechy gorąca głowa. No ale on już od początku miał takie, jedną przynajmniej miał negatywną cechę, bo on mi się wylosował z cechą leniuch. O, tak. W ogóle zobaczcie, on też ma tutaj prawie na maksa, więc zaraz będzie umiał wszystko. Idealnie. Jedna noc, jeden wieczór. I proszę, jak się tutaj William spisuje. William, wow, jestem z ciebie dumna. Wszystkiego go nauczyłeś. Cudownie. Więc zobaczymy, jaka mu się tam cecha później wylosuje przy urodzinkach. Kiedy ty będziesz mieć urodzinki, mój drogi? Za 3 dni. Artysta i geniusz. No i on ma dobre cechy. I ja chciałam początkowo grać właśnie z nim. Możesz sobie z nim pogadać. On jest głodny. To wiesz co, nakarm go. Co mi się z grą zadziało? Nie, tylko niech mi się nie wywali teraz. Proszę, nie. Wiecie co, nie, ja muszę zapisać. Okej, udało się, zapisało się, bo już byłam pewna, że mi się to wszystko tutaj wywali, ale udało się. Savana, dlaczego im nie podałaś wykwintnego jedzenia? Leniwa babeczko ty moja, wiesz co? Pokaż mi swoje tutaj klient. Utrzymywanie dobrych relacji. Okej, wstawiłam Savanie jeszcze tutaj to jej stare stanowisko, badaj alchemię. Możesz przygotować jakiś eliksir, tylko przemalowałam je na takie bardziej drewniane kolory, ciemnego, naturalnego drewna, bo wcześniej miała białe, ale to wcześniej było białe, jak stało u nich w sypialni, a teraz jej właśnie nie pasuje już tam do tej piwnicy biały kolor. Co ci, maluszku, chodź tu, o, tu, patrz, tu się pobaw. Olaf, nie płacz, nie płakaj, Olaf. Idź się bawić.
Savanciu, ty chcesz zobaczyć. Ach, dobra, mamy te eliksiry. No i tak, dowolny metal, dowolny owad, dowolny grzyb, dowolny klejnot, flakonik oświecenia. A, my mamy też droższe przecież do wyboru, to czemu ja na te tańsze patrzę? Co my możemy sobie zrobić z tych lepszych? Słój silnej niezgody albo słój silnej przyjaźni. To zróbmy może ten słój silnej. Dobra, zróbmy niezgody, może on się drożej sprzeda. Miejmy nadzieję. I może zrobisz kilka naraz, ale nie wiem, czemu się nie udało z tym losem na loterii. Szkoda, straszna szkoda. Wiesz co? Mógłbyś jeszcze dzisiaj jechać, chyba że w weekend może nie ma tego losowania. Spełnienie. Bawić się w aportowanie. Leja, co ty robisz, moja panno? Wiesz co? Prześp. Nie, gryź, nie, gryź, nie wolno gryźć. Zdrzemnij się, możesz się na tym zdrzemnąć. Olafek się bawi. Savana majstruje z eliksirami. Okej, to niech sobie tutaj majstruje. Mam nadzieję, że coś fajnego stworzy. Ale czemu ty zawsze musisz w tej bieliźnie? Mieliśmy ci zmienić piżamę i ja ciągle zapominam. Zobaczyć, jak Olaf dobrze dorasta. Pogawędzić, zaatakować. Idealnie zrobiłaś razy dwa, więc przygotuj jeszcze jakiś jeden eliksir. Tylko teraz możemy zrobić tej silnej przyjaźnią, ile nam pozwoli, nie pozwoli, więc możesz zrobić eliksir pobudzający. No to zrób sobie ten. I może też wyjdzie właśnie razy dwa. Zobaczymy. Masz trochę tutaj to napięcie, ale zabawa ci rośnie, jak robisz eliksiry. To mnie cieszy. Olaf, zaatakować tę osobę pazurkiem. Pogawędzić. A, mieliśmy kupić domek na drzewie i zapomniałam, to kupimy najwyżej na kolejny odcinek. Leja, o co chodzi? Nie możesz tu wskoczyć? Weź tutaj, śpi, śpi tu. Czy ty się jakoś zblokowałaś, moja droga? Mam nadzieję, że nie. Ty sobie śpisz, ty sobie śpisz, ty sobie majstrujesz i ty sobie śpisz, a jak wstaniesz, to skocz do toalety, użyj, później umyj ręce, później możesz... zjeść sobie coś na szybko. Płatki zbożowe, bo nie jesteś jakoś bardzo głodny. Słój silnej niezgody. O, idealnie, stworzyłaś dwa. To chodź teraz, podaj śniadanie, jedz resztki, kawałek ciasta, zjedz sobie coś, bo jesteś głodna, ty już. Pogawędzić z Simką Elsa. No może spełnimy któreś z tych, to ci dam to pogawędzić później. Pewnie wypadnie jeszcze nie raz. Na razie sobie tutaj pospełniajmy to, co wy macie. No, zajadaj sobie śniadanko i mamy niedzielę, słuchajcie, 7 rano, niedziela, a ja się będę powoli z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do komentowania, łapkowania i subskrybowania, bo w kolejnym odcinku już będziemy się starać o szczenięta. Dzięki za oglądanie, no i cześć!